Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Tarot dla duszy to nasze krótkie spotkanie przy kartach z przesłaniami właśnie wprost do Twojej duszy, do takich najgłębszych warstw w Ciebie. Nie przepowiadam tutaj przyszłości, bo ona jest zawsze w Twoich rękach, nie w moich kartach. Dziękuję, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i do włączenia powiadomień, żeby być na bieżąco z moimi nagraniami. I dzisiaj czytam dwie talie, łącznie mamy 6 kart. Z pierwszej talii mamy odrodzenie i świętowanie. Ta pierwsza połączona z energią wiosny, druga z energią świętej ceremonii. I pierwsze skojarzenie, jakie do mnie przyszło, to pomyślałam o odrodzeniu, które zadzieje się wiosną, czyli takie, do którego jest jeszcze chwila, ale które jest już na horyzoncie, bo to też nie jest wcale tak daleko do najbliższej wiosny. Kilka miesięcy tak naprawdę i pomyślałam, że ważna dla niektórych może być data 21 kwietnia przyszłego roku. Może też tego roku, ale przede wszystkim myślę właśnie o wiosnie, która przed nami, czyli w 2025. I oczywiście w moich czytaniach patrzymy przede wszystkim na teraźniejszość, ale to, co robimy dzisiaj, to, co robisz dzisiaj, ma wpływ na Twoją przyszłość, więc jakieś odrodzenie wiosny przyszłego roku może mieć swój początek już dzisiaj w Twoim życiu. Z talii Tarota, z kart mamy Asa Monet i on się chyba pojawiał też w poprzednich czytaniach już kilka razy. Obok niego piątka buław i siódemka mieczy. I ta siódemka mieczy i też dziewiątka mieczy, one też się przewijają przez ostatnie czytania, czyli cały czas jest tutaj jakieś takie przypomnienie o tym, że ta sfera mentalna potrafi być bardzo zwodnicza. Jest jakieś takie nieustanne przypomnienie o tym, że Twoje własne myśli mogą operować przeciwko Tobie lub inaczej, że pozwalasz im operować przeciwko Tobie. Bo tak naprawdę te myśli, one nie są niezależnymi jakimiś żywymi istotami. To są Twoje myśli, czyli Ty je myślisz. Na dole talii Tarota mamy Pazia Monet z taką bardzo podobną tutaj dla mnie energią do Asa Monet. I to jest tak trochę jakby As Monet otwierał i zamykał ten rozkład Tarota w dzisiejszym rozkładzie. I mówiłam, że pierwsze dwie karty, odrodzenie i świętowanie. I odrodzenie zawsze jest powodem świętowania. Więc to, że te karty pojawiły się razem, to podkreśla właśnie jakby piękno tego odrodzenia, które jest na horyzoncie, piękno tego procesu, piękno tego przeżycia odrodzenia. Ale właśnie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że tak jak drzewa są kolorowe na karcie odrodzenia, to tak kolorowe będą dopiero w przyszłą wiosnę właśnie. Teraz obserwujemy już stety czy niestety. Więc jest tutaj jednak jakiś pogląd na coś z przyszłości trochę i stąd ten 21 kwietnia może nie być przypadkowy dla niektórych. I tak jak powiedziałam, odrodzenie zawsze jest powodem świętowania. I czy to jest nasze personalne odrodzenie, czy odrodzenie się natury, na przykład po zimie, to jest zawsze powód świętowania i takiej radości przepełniającej, tak? Kiedy to życie powraca wiosną. Ta karta odrodzenia pojawia się tutaj, żeby przypomnieć Ci lub, nie wiem, potwierdzić może Ci, że jesteś w czasie odrodzenia, w procesie odradzania się. I to jest Twoja okazja teraz, żeby zrzucić starą skórę, to co Ci już nie służy i zasiać ziarna odrodzenia się w takim głębszym połączeniu ze sobą samym, sobą samą. I ten cały proces jest bardzo naturalną częścią Ciebie i Twojego życia, etapem Twojego życia. I jest po prostu na to czas w tej chwili, żeby to, co nie jest Ci już potrzebne, zostało zrzucone. I to zrzucanie, i to odrodzenie też, sam ten proces, może być bardzo niewygodny. Taki czas pozbywania się aspektów Ciebie, które już Ci nie służą, to trochę jak czas zrzucania liści, stąd może ta jesień wcale nie jest taka bez znaczenia tutaj, że jest po drodze do tej wiosny. Trochę jak czas zrzucania niepotrzebnych gałęzi, może takich suchych. I wspominałam o połączeniu tej karty właśnie z wiosną. Wiosna oferuje taką energię nowych początków i odrodzenia dosłownie, kiedy ziarna zaczynają zakwitać i ziarna też naszych intencji zaczynają się manifestować i zaczynają wzrastać. I to też nie jest żaden magiczny proces, tylko chodzi o to, że my też w międzyczasie przechodzimy proces jesieni i zimy. Też się wyciszamy, też odpoczywamy, ale też w zaciszu naszym domowym
lub jakimś innym, pracujemy też nad spełnianiem naszych celi. I stąd ta wiosna też jest takim trochę naturalnym momentem, w którym coś, co zaczniemy teraz, może zacząć się manifestować. Ale wiosna jest właśnie tym takim momentem powrotu do życia, jakichś nowych początków, więc jest tutaj zachęta dla Ciebie w tych kartach, żebyś pomyślała już teraz, dzisiaj, o swojej nadchodzącej, najbliższej wiośnie i co chciałbyś, żeby wtedy zakwitło w Twoim życiu. I już teraz zasiej ziarna tego właśnie po to, żeby na wiosnę mogło zakwitnąć. Jest tu jakaś zachęta do powzięcia nowych intencji wobec może siebie. Może warto powziąć jakąś intencję wobec siebie też teraz, która da piękne efekty wiosną. To może być coś związanego z duchowością, z kreatywnością, z ciałem fizycznym, ze zdrowiem, może z edukacją, może z czymś zawodowym. Ale z tym asem monet i paziem monet w rozkładzie jest tutaj bardzo silna energia takiego zasiewania właśnie. I to może właśnie budzić trochę takiego, jakby, ale jak to mam teraz przed zimą, przed jesienią zasiewać ziarna? To może w niektórych budzić trochę taki jakby dysonans, tak? Niemniej jest tutaj bardzo silna zachęta do zasiewania tych ziaren właśnie teraz. Właśnie teraz może z jakiegoś powodu one potrzebują takiego zimowego, jesiennego, zimowego leżakowania. Odrodzenie jest, czy będzie czasem świętowania. I teraz jeszcze jest tutaj taka zachęta, żebyś zauważała wszystkie swoje bieżące, codzienne wręcz osiągnięcia, bo wtedy czas świętowania będziesz mieć zawsze, każdego dnia. Jeżeli będziesz świętować każdy swój krok, każde osiągnięcie, nawet to najmniejsze, to czas świętowania będziesz mieć każdego dnia. Ten proces odrodzenia, który tu w tych kartach jest, jest obietnicą dobrobytu, dobrostanu i rozkwitu. I te karty mówią, że energia poświęcona teraz, czy zainwestowana teraz, zwróci się. Ziarna zasiane teraz są siane w żyzną glebę. Wyrośnie z nich coś pięknego, ale to wymaga pracy i cierpliwości. I tak naprawdę to, co wyrośnie z tego, to, co ty wyhodujesz, to zależy od tego, jak będziesz o to dbać, jak będziesz to pielęgnować. Nic nie wyrośnie z pustki, tak? Sukces wymaga trochę więcej niż fantazjowania i marzenia. Więc to jest też przypomnienie, że to, co chcesz, żeby wyrosło zdrowe i silne, wymaga pracy z wiarą, wymaga wysiłku, wymaga jakiejś dokładności i uważności. Połączenie piątki buła z siódemką mieczy tutaj, z tym całym stadem lisów skaczących z tej karty buław na siódemkę mieczy, jest dla mnie jak takie ostrzeżenie dla Ciebie i przypomnienie, żebyś uważała, żeby Twoje wewnętrzne konflikty, przede wszystkim mentalne, Twój wewnętrzny chaos, żeby to nie przejęło nad Tobą kontroli, jak taka właśnie zgraja szczwanych lisów. Bo siódemka mieczy to jest taka energia właśnie takiego złodzieja dobrostanu, takiego, który zakrada się po ciemku i wykrada przede wszystkim spokój. Więc jest tutaj takie bardzo silne przypomnienie, że hula w Tobie ten wewnętrzny jakiś konflikt. Może być też konflikt kreatywny z piątką buław. To może być chęć pośpiechu, to może być takie wypatrywanie szybkich rezultatów, niecierpliwość. Jeżeli to nie zostanie opanowane, to przejmie kontrolę i będzie bardzo mocno działać przeciwko Tobie. Właśnie myślę, że dlatego nie przypadkiem taka talia w czytaniu dzisiaj, gdzie jest aż całe stado lisów na tej karcie buław, żeby właśnie podkreślić, jak mocno ta sfera potrafi przejmować nad Tobą kontrolę. I myślę, że Ty doskonale o tym wiesz. Żeby sięgnąć tego odrodzenia, żeby dać sobie na nie szansę, to trzeba odzyskać nad tym kontrolę i powstrzymać to stado tych lisów. I to też brzmi dużo trudniej niż jest w rzeczywistości. Przede wszystkim trzeba dać uwagę i świadomość swoim procesom myślowym. Tak jak mówiłam ostatnio w którymś czytaniu, że przyjrzyj się myślom, które myślisz. Po prostu. To nie jest naprawdę wcale trudne. Po prostu włóż w to świadomość. Jakie myśli żyją w Twojej głowie, jakim pozwalasz tam żyć. Jak zobaczysz je już tak uważnie, to postaraj się rozsądnie i w miarę obiektywnie ocenić. Może nawet poproś kogoś o obiektywne spojrzenie i zobacz, jak dużo Twoich własnych myśli jest nieracjonalnych. Że kiedy spojrzy się na nie z racjonalnej perspektywy, to okazuje się, że one są nieracjonalne. Jak wiele takich chaotycznych myśli jest w Twojej głowie. Paś monet jest zwiastunem takiego potencjału wzrostu,
z istniejącego potencjału, jest zwiastunem dobrobytu, dobrostanu, jest taką iskrą wzrostu. I to od Ciebie zależy, co z tą iskrą zrobisz. Ta karta zachęca Cię do refleksji przed powzięciem akcji, ale jednocześnie do tego, żeby nie bać się doświadczać życia i podejmować pewnych decyzji także spontanicznie. I zachęca Cię do zachowania takiego lekkiego i radosnego, młodzieńczego, bez względu na wiek, serca, ale też rozumu, umysłu. Jak zawsze mam nadzieję, że ta krótka wiadomość była inspirująca, wspierająca, motywująca. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie. Do zobaczenia.